Witam Cię serdecznie w kolejnym filmiku, w którym będę testowała pochłaniacz pyłu. Jeszcze nie wiem jaki, bo to taka niespodzianka od Przemka, powiedzmy, on kupował. Więc dowiedzmy się razem wspólnie, co to za pochłaniacz. Zaraz po intro. Krystian, dajesz. Edyta, niosę, ten jest dużo cięższy, tak, ale nie wiem, czy to jest zasługa opakowania. W poprzednim odcinku. Tak, czy to jest zasługa opakowania, czy rzeczywiście pochłaniacza, bo tu jest takie opakowanie, wiesz. Tu jest pudełko. Dobra, jeżeli jesteś ciekawa albo ciekaw poprzedniego pochłaniacza, albo jeszcze poprzedniego, to upewnij się, że później sobie zobaczysz te odcinki z tymi testami, bo to jest któryś z kolei test pochłaniacza, więc... A to informacje dla nowych, tak? Osób, które to robiły i pierwszy raz widzą ten filmik. Tak. A, bo często jest tak, że dziewczyny pytają się o jakieś produkty w komentarzach, a jest playlista, na przykład frezarek, teraz już pochłaniaczy, 12 kolorów, prezentów. Wystarczy wbić playlistę i jest chronologicznie ustawione z numerkami odcinków. Tak. Wyszukasz raz dwa. W każdym razie ja teraz będę otwierała tutaj tę paczusię. Kurde, od dupy strony zaczęłam. Dobra. Dobra, sprawdźmy. No, zwykła bąbelkowa koperta. No dobra, zobaczmy. Miejmy nadzieję, że tutaj to pudełko dobrze ochroniło ten pochłaniacz pyłu przed ewentualnymi wstrząsami. Wiecie, jak bywa. Różnie bywa z przesyłkami w trakcie dostarczania. Co to jest, Edyta? Ładnie to wygląda. Poprzedni pochłaniacz był złoty, a jeszcze poprzedni był całkiem biały, z rurą. Nikomu niepotrzebną do niczego, ale dobra. I zobaczmy, bo... Kurczę, wygląda taki no pro, ej. Opakowanie zafoliowane. Bardziej dobrze, się chyba jaram niż ty chyba teraz. Dobrze, że teraz już skończyli z tymi wiatraczkami, wiatraczkowo z woreczkami, że już zaczęli w tych wszystkich pochłaniaczach wstawiać takie filtry, bo to jest na pewno o wiele bardziej takie ekonomiczne. Wiesz, czemu się to bardziej podoba? Czemu? Bo wygląda jak... Kształt ma fajny, nie? Jak spodek. No, nie, wrzekł mi to... Ten, dekoder do... No, NK, cyfra plus. Albo polsat cyfrowy. No, dobra, poważnie. Będzie do mojej różowej lampy pasować. Wszystko pod kolor. Czekaj, ja szukam aukcji, bo muszę zobaczyć, co to było. Szukaj aukcji, a ja otwieram. Może będzie instrukcja w środku, bo w poprzednich nie było za bardzo. Znaczy w poprzednim, nie wiem jak... Jeszcze poprzednim, ale w złotym nie było instrukcji. Ej. Trzeba było... Edyta. Co? On był w takiej samej cenie jak ten poprzedni. Cię podobnej cenie, 25 euro tu pokazuje. Tak? Czyli około 100 zł przeszło. Otwierajmy. Ej. Przemek, ja otwieram. Ja nie wiem, czy ty nie chcesz przypadkiem być na tym otwarciu. Edyta. Oficjalnie. Co? Będziesz zdziwiona. Dawaj, dobra, dawaj aukcję. Zanim otworzę. Dobra. Nie chcę tu żadnych pieruństw. 68, tamten miał 80, nie? Tak. No to już jest trochę słabszy. Zobaczmy dalej kolejne zdjęcie. Ej. Aha, tak się długo wczytuje? Strong power. Będzie w aukcji opis pewnie, Edyta, więc przesuńmy. Powiadasz? Cechy. Odpylacz do paznokci. Odpylacz. Ten odpylacz do paznokci jest przeznaczony dla miłośników paznokci i manikurzystów. O Boże. Jego główną funkcją jest zbieranie kurzu. Uwielbiam te tłumaczenia. Po prostu uwielbiam. Dzięki niemu możesz zaoferować klientowi lepszą obsługę, a także chronić się przed kurzem. A także unikać wdychania w płucach. Zaoferować ludziom doskonałą gwarancję zdrowia. Dobrze, odpylacz do paznokci, materiał ABS, czyli to jest plastik, nie? Tak, to jest taki plastik, który jest w monitorach na przykład. Czyli kolor fioletowy. W monitorach takiej starej generacji, takich tych ekranowych jeszcze. Chyba ktoś poleci po cleaner. No, jak jest ABS, to się może, jak nie będzie pokryty niczym, to może, wiesz, ABS był taki... Ale to alkohol jest tylko. Gorzej z acetonem. Okej. Okay. Napięcie maksymalne moc 68, to słabo. Wejście maszyny... Prędkość silnika 6000 obrotów na minutę. Ciekawe. Tam nie było tej informacji w poprzednim odcinku. To tu jest silnik, Edyta. Tam był wiatraczek, a tu jest silnik. Dlatego on będzie taki ciężki. Rozmiar
No, też jest malutki, tak jak poprzedni, z poprzedniego odcinka. Rozmiar opakowania, waga kilogram opakowania. Kilogram waży, tak? Opakowania? Kilogram? Waga nieźle. Opakowania 1026 gramów. Wtyczka, instrukcja obsługi powinna być w środku. Instrukcja obsługi, Przemysław. Zobaczmy. Kurde, ej, znowu tak, ta laska to tak. Dobra, niech jest. Ale czyli pamiętaj, nie możesz tak frezować, musisz tak frezować, bo inaczej źle będziesz robiła i nie będzie pochłaniać. Sorry, no to musi być taki element trochę, wiecie. Dobra. Cyk, 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 no dobra. Czy coś tu będzie jeszcze takiego, co by mnie interesowało? Ej, tu jest piankowy filtr. Piankowy? Co ty gadasz? No, taki gąbka jakby, nie pianka, gąbka, co ja powiedziałam, gąbka bardziej. Nóżki chyba podobne do tego, co w poprzednim odcinku testowałam. No zobaczymy. Ej, tu są trochę mniejsze te otwory. Tam były większe otwory do... To ciekawe, czy będzie bardziej pochłaniał w tym przypadku. No zobaczymy. Pianka... Ej, tam była informacja ważna, ta przewin. O! Sugestia, żeby wymieniać co 2-3 miesiące, tak? Using, ale skąd oni wiedzą? A jak ktoś pracuje w salonie i robi 7 klientek dziennie, to na pewno nie 2-3 miesiące. Głupie to, 2-3 miesiące. Ja bym powiedziała, że change, czyli zmieniać co powiedzmy... Ale może wiesz, całkiem chodzi o to, żeby nie czyścić, ale wymieniać. Tak, ale 2-3 miesiące, bardziej bym powiedziała po 2-3 paznokciach. 2-3 miesiące to powiedzmy 4 ale razy. Ale nie chodzi o wyczyścić, o wymienić. Wymienić, change, wymienić całą gąbkę na nowy, tak. Nowy filtr. Czyli wiesz, ta będzie już taka zapchana bardziej, czyli nie da się doczyścić i wymienić na nowe. Tak samo jest nowa flair. Wiesz co, znajdą się tacy, co to będą czyścić, prać i suszyć. No, mało cebuli na świecie. Ja się do nich też zaliczam. Czasami. Dobra, tu chyba więcej nic nie będzie. Ale potem żałuję. No, też tak nieraz, o matko. Czy coś tu jeszcze, nie ma chyba opinii klientów, specyfikacja? No to już wszystko wcześniej było. Opinie klientów zero? Rozmiar 6000 reel per minute. Nail art sprzęt. No dobra, chyba wszystko tutaj już zobaczyliśmy, Przemku. No dobra, jestem ciekaw testów. Okej. Okay. Podoba mi nie się, Edyta, tak z wyglądu na zdjęcia. O, inny kolor. Fioletowy. Ale taki ciemniejszy. Aha, faktycznie tam był jaśniejszy na aukcji. O, fukali. Ale ładny, taki perłowy fiolet. Podoba tak? Mi się, podoba mi się. Inny kolor, Edyta. Zawiodłem się już na wstępie. Ej, będzie tu coś po angielsku? Nie. A nie, jest. Dobra, jest przecież. Dobra. No to wszystko to, co w aukcji praktycznie. Nie ma się tutaj co rozwodzić nad tą instrukcją. Kurde, gwarancję ma, ej. Tak? Widziałeś? No nie. To jest gwarancja, czy ja źle widziałam po prostu? To product warranty. Bo to, a nie wiem. Schowaj. Musiałbym przeczytać, to informować się. Mogę powiedzieć tak, ale potem wyjdzie na niej, co? Jaki długi kabel, czy krótki? Chyba, przypuszczam, że taki sam jak w tamtym. Jak nie krótszy. To jest minus tych pochłaniaczy. Czemu oni nie robią takich dłuższych kabli? Kurde, co oni myślą? Zdenerwowali mnie, Edyta. Dzwoń do mnie. Zadzwoń do nich. Trzymaj, potem włożysz do tego, do prądu. Ej, kurde, jest cięższy chyba. Daj, pokaż. To jest kosztowne. Już więcej nic nie ma. Jest cięższy. A daj tylko tamten pochłaniacz. Tu jest wiatraczek jakiś. Dawaj. Nie, bo on jest taki ładny, Edyta. No mówię ci, dekoder do stacji telewizyjnej. Daj tamten, ja porównam, ale już na oko widzę, że jest po prostu lżejszy. Powiem ci, że teraz nie wiem. Dubai style albo salon z pazurem style. Ha! Fioletowy kolor. Ta jest cięższa, ta. Ciutka, ale tylko troszkę. A sprawdź jeszcze ty. Weź tak do jednej ręki. I teraz szybko tą. Oj. Musimy kupić wagę. No, bardzo podobne, ale ten... Chyba trochę cięższy, delikatnie, nie? Delikatnie może cięższy. Delikatnie. Cięższy. Dobra, odpakujemy, bo to jest tak ładno w taką folijkę zapakowane. Tylko nie chcę porysować. Ej, ty, tymi nożyczkami boli mnie to.
Nic się tu nie stało, nic tutaj się nie podziało. Ej, serio by pasował do salonu z pazurem, bo to jest ten kolor taki fioletu, albo bardzo podobny, blisko. Szkoda, że takich rzeczy nie było za moich czasów, jak otwierałam salon. No dobra. Fajny, chyba nawet mniejszy, nie? Mniejszy. Tak. Fajnie, tak, to, tak jak będę robiła klientkę, to... No dla mnie trochę za wysoko. Ja lubię mieć w blacie i tak musiałabym się troszkę, wiecie... Pokaż filtr, bo jestem ciekaw, gdzie jest filtr. Aha, filtr chcesz zobaczyć. No tutaj chyba, nie? Tu? Wyciąg, nie wiem. Ale pokaż do mnie, do kamery. Jak w odkurzaczach taka gąbka. No, tam z tyłu, nie? Kurczę. Ej, serio, ten filtr trzeba, to jest taka gąbka, to trzeba ją kupić gdzieś. Ja bym już przy cebuli bym poszukał, wiesz. Wyciąć, kupić taki toki. Ja bym poszedł do tacipera bym poszedł. Tacipera? Tapicera. Tapicera. Tacipera. Holoponopono bym poszedł. Holoponopono. Ciekawe jak to zatrzyma. Nie, no będzie, powinno dobrze zatrzymać, nie? Zobaczymy, czy będzie pływek na jak zewnątrz. Jak myślisz? Kurczę. Ej, chyba źle wsadziłam. Bardziej ufam tamtemu pochłaniaczowi. Filtrowi. W sensie, tak, tamtemu filtrowi. Bo on jest taki bardziej tak, nie? No, bardziej mu tam ufam. Chodź, sprawdźmy. Hoponopono. Mamy informację, że jest trudność z wyciągnięciem i włożeniem, widzę. Tam to było łatwiejsze, tak? No troszkę. Ej, patrz, tam jest dodatkowo jakiś materiał, nie wiem, czy to widać? Pićku. Tak? I tu też są dziurki, że tędy to wszystko wychodzi. I tu jest taki, tam w środku jest taki, ała, materiał. No, widzę. A i też takie same nóżki, takie ala piankowe. Nie gumowe, nie ślizga, nie. Czyli się ślizgają po stole? Będą. A, może to i dobrze, bo wiesz, chcesz delikatnie posunąć, bo jest za blisko. Może to jest lepsze rozwiązanie, Edyta. Bo tak jakby były takie gumowe, no dla to nie posuniesz. Nie. No. Wolisz, jak się nie posuwa? Tak. Jestem ciekaw, teraz uwaga. Napisz mi w komentarzu, czy wolisz, kiedy taki pochłaniacz sunie po stole, czy jest stabilny. Ja wolę stabilny. Ja myślę, że będą komentarze pomieszane. Stabilny. Każdemu co innego. Ej. Ta. Co to jest? To się rusza. Co to jest? To jest przenośny pochłaniacz, Edyta? I połamiesz tu. Kurde, chyba tak. Wyciąg to, zobacz, co to jest. Wyciągnąć. Najpierw mi mówisz, że połamie, a teraz wyciąg. Bo ja jestem taki podniecony i podjarany, że mówię, daj mi buzia, bo nie całuj mnie. Może na koniec to... Nie, pokaż teraz, Edyta. To wygląda jak radio na przenośnie na plaży, Edyta. I to chyba się tu wyciąga. W instrukcji nie było tego? Nie, bo to się złamie. No, bierzesz i idziesz sobie nam. Tu już dalej nie idzie. Zobacz. Jest dotąd i dalej nie chce iść. Chociaż może by poszło. Ach. No dobra, taka funkcja przenośnego radia. Czekaj, to muszę tymi dziurami trafić. Znaczy tymi cyperkami do dziur. Tu jest guzik. Ej! O Boże! Współczucia dla wszystkich z długimi paznokciami. Chociaż nie, dość jest długi ten paznokieć. Ten guzik, nie? Bo jakby był krótszy, to już by było trudno. Teraz, kiedy jest włączony, a kiedy jest wyłączony? Dobra, odpalamy. Gdzie jest dziura? Tu. Poczekaj, bo tu musimy sprawdzić kilka rzeczy. Sprawdziłam test głośności. Dajesz telefon z miernikiem decybeli. Jak jest zapakowany? W pudełku był, no... Lepsze są te dookoła, jak są takie te... Ta folia z tą pianką, z powietrzem w środku. Instrukcja obsługi no była jakaś tam, ale tu to jest prosto jak budowa cepa, no po prostu wsadzasz do dziury i odpalasz, no nic więcej i wyciągasz filtr. Długość kabla słaba. Czy jest stop... Aha, to jest... Słaba? To jest waga... Spoko jest waga, nie jest za ciężki, ani za lekki. Skuteczność pochłaniania zaraz będzie, cena... No, taka standardowa, no, nie? Spływa ponad. No. Ciekawe. Wymiary no. Całkiem w porządku. Test żel, akrożel, akryl. Czyli już mam przygotowane. To mi przypomina ta sandwicha. Sandwicha? Takie kanapki? A, no, tak. Tylko... Tak. Tu są akrożele z testów na... No, jak było 12 kolorów, jak 12 miesięcy, to tutaj są akrożele. Trochę są ubrudzone, widzicie? Z poprzedniego odcinka. Przemku, podaj szczoteczkę. Musimy wyczyścić, żeby nie było, że z poprzedniego odcinka brudzone, nie? Proszę bardzo.
Proszę bardzo. Proszę bardzo, wyczyszczone. Tutaj mamy żele, też to jest wzornik z 12 kolorów, więc wiadomo, że to są żele, bo już to robiłam, kładłam te żele, ludzie widzieli w odcinku, że to są żele. No i tu musicie mi wierzyć na słowo, że to jest akryl. Zresztą będzie widać po wiórkach, bo jeżeli piłujemy akryl, to lecą takie wiórki. W żelu, akrylożelu są takie pyłki. Drobniejsze są i lżejsze opiłki, a tu są takie dość ciężkie wióry. Dobra, podłączyć? Czekaj, napiję się, bo nie zniesę. Pani się napija, ja podłączam. A ty sobie to podłącz. Taki krótki kabel. Ja cię kręcę, to jest tak krótkie, że mi to boli. Ciebie to boli? To każdą cyskę będzie bolało. Gdzie mam... Jest informacja dla was, dziewczyny. A tu też było. Pokaż. Ten, to jest ten sam zasilacz praktycznie. Tak? No. A pokaż z tego poprzedniego odcinka. No masz. No niby ten sam, ale... No tak, ten jest w prądzie. No jak w prądzie go trzymasz, Edyta? Ten. Ale strzeliło mnie. A to czemu się świeci tutaj na niebiesko? Dlatego tak powiedziałam. Nie wiem. Widzisz, że się świeci na niebiesko, czy nie? Nie, ciebie straszę, Edyta, chyba. Co ty brałaś dzisiaj? No patrz, się świeci. Wciągałaś ten pyłek z zeszłego pochłaniacza? Chyba tak. No jednak nie mam tam cię pod nosem. Hit. Dobra, to... Który jest w prądzie? Ten? Na pewno? Tak. Ej, czekaj. Zrzuciłaś mi to. Czekaj, bo nie sięgnę no teraz. No bo to właśnie to jest taki błąd tych... Jejku. No. Na pewno? No, dawaj. Bo jak spadnie znowu ten... No dawaj. Przedłużacz, to mi pochłaniacz spadnie, on jest za lekki. No to jest właśnie teraz minus tego? Kabel za krótki, moim zdaniem za krótki. Chyba, tak. Że sobie przytwierdzisz ten przedłużacz do stolika gdzieś z boku albo od spodu, no to spoko, nie? To super. Jak to masz przytwierdzony tak. Przedłużacz gdzieś od spodu stolika, to może być. Dobra, test głośności, tu się nagrywa na pewno, bo tak, z mojego headseta jest trochę inaczej, będzie słyszalny ten pochłaniacz, dlatego mam jeszcze dodatkowy taki mikrofon, który naprawdę będzie dyktafon. Wam realnie oddawał odgłosy. Mamy tak, nadzieję, jak że się wypali. Tak, bo tutaj ten mikrofon tylko zbiera to, co jest blisko mojej twarzy, więc to może być wygłuszone, to co jest trochę dalej. A ten będzie fajnie zbierał, więc Krystek wam tutaj wstawi ten głos. Miejmy nadzieję, że będzie fajnie zbierał, Edyta, bo ja nie wiem, to jest test, wiesz. No, robimy wszystko, żeby się to udało. Tak, mam już przygotowane, bo nie oszukujmy się, chwilę temu nagrywałam poprzedni odcinek, więc mam już naszykowane 3 frezy. Już pokażę, jakie. Benka dzikiego i łysego, czyli tak, łysym będę imitowała jakby pilnik, tak? Opaskę zaraz sobie wstawię, 150 gradacje, bo opaska ścierna jest z podobnego stworzywa papier ścierny, tak? Jak pilniki, więc będziemy trochę imitować piłowanie jakby pilnikiem, trochę obniżę obroty, żeby to tak było akuratne. Chodzi mi o wielkość opiłków, tak jak z pilnika by były, tak? Tutaj przy Benku to jest frez, który jest do ściągania masy, wszelakiej i jest to frez drobnoziarnisty, więc pyłki będą drobniejsze i troszkę pewnie lżejsze niż gdybym to frezowała wszystko dzikim, bo dziki ma, tu są no, dość, no zobaczcie jakie ostrza są, o wiele większe, więc też i pyłki będą troszeczkę objętościowo większe, więc cięższe ciutkę. Krystek wam wrzucił pewnie teraz zbliżenie tych frezów, a właściwie bardziej mi chodzi o ostrza, że jest różnica. A teraz lecimy z piłowaniem. Ja się muszę przygotować, więc włożę sobie rękawiczki czarne, żeby było lepiej widać, ile mam pyłów na dłoniach. Więc no tutaj, Kryszczyn, przyspiesz to, bo mam rękawiczki ciut za małe. Dobra, zacznijmy od żelu. Jest włączony pochłaniacz. Edyta, może w ogóle zacznie od tego, żeby go włączyć? Czy działa? No nie! Już będę przygotowana ze wszystkim. W jednej ręce wzornik, tu już tak szybko... Jestem teraz gotowa, już go włączę. Aha, tutaj sprawdźmy decybele. No, no jest to gruby test będzie. Aha. Źle wsadziłam. O kurde, jeszcze głośniejszy chyba, nie? Czy nie? Daj twój telefon, bo ostatnio było twoim telefonem.
Mój się ładuje, bo ostatnio nagrywaliśmy długi odcinek. No to daj tylko na chwilę, czy jest tak samo. I tu połóż w tym samym miejscu. Te aplikacje są do bani. Albo są źle skonfigurowane, bo mam. Znaczy telefony skonfigurowane. Co? No właśnie, czekaj, bo tak głośno było. Te aplikacje są jakieś dziwne. Dlaczego twój telefon pokazuje inaczej? Nie wiem, ale mam wrażenie, że tamten jest głośniejszy. Daj tamtego. Edyta, no nie mamy podłączenia, co będziemy. Nie szkodzi, tu tylko źródło tak. Edyta, no przestań. To jest słuchanie tego, a nie tamtego. No dobra, no to bez sensu to wyłączmy. No bo mam wrażenie, że jest głośniejszy. Albo tak samo głośny. Okej. Okay. Ten startuje, jakby samolot startował. No, czekaj, patrz. Ale chyba ciągnie lepiej. Ty, Przybyk, daj rękę. Patrz. Wow! Ten ciągnie, nie? Ten to jest inny. Ten to ciągnie, o! Czuć, nie, że no. Ciągnie. Zupełnie inaczej. Jestem pod wrażeniem. Taka gąbeczka. Może... Ale nie, no to po prostu tu musi być lepszy ten... Albo szybciej machać ten wiatraczek może. Szybciej machać? Ej, popatrz. Tu jest na odwrót. Co? Bo tam był filtr i dopiero wiatraczek. A teraz jest na odwrót. Jest najpierw wiatraczek i wpycha to wszystko tam. I dlatego mocniej ciągnie. Może. No zobacz. Jestem pod wrażeniem. Inżynieria odwrócona. Dobra, pierwszy test. Aha, nie ma opaski ściernej. Gradacja 150 opaski ściernej. Czyli wiecie, no zazwyczaj pilnikami piłujemy 180, więc to jest fajny odpowiednik. Albo 120. Dobra, frez jest. Frezarka włączyć. Żel w rękę. Tutaj, no tak powiedzmy na 5000. Włączam. Na razie nic nie powiem. Sprawdźmy Benka. 15 tysięcy. Tak jak to zawsze mam ustawione te obroty przy ściąganiu masy. No i co teraz? No i ja jestem pod wrażeniem. Ale ciągnie jak miło. Mam wrażenie, że to jest bardziej brudno niż wcześniej. Tak, ale to jest taki nie pyłek, a jeszcze coś bardziej miałkiego niż pyłek. Ale ciągnie, widać, że to wszystko wlatuje. Zobaczmy ostatniego freza, czyli dzikiego, też na 15 tysięcy ustawię. A włącznik jak ci się włącza? Było lepiej. Pogadamy za chwilę. Jako obserwator z boku masz wrażenie, że jest więcej dookoła, tak? Tak, nie wiem, tak mi się wydaje. No faktycznie, bo jest i tu. No trochę masz racji, ale tu tylko trochę jest więcej, ale czuję, że mocniej ciągnie, ale z gorszy filtr, jakby tak pozmienić. Filtry. Czekaj, wyczyszczę tylko.
Jakby tak podmienić, zamiast tej gąbki dać filtr. Dobra, zobaczmy jeszcze inne. Ja wiem, inne. Czemu ta gąbka chyba jest, ponieważ tamten filtr działa inaczej. Tak? Bo to jest taki chyba styl, wiesz, filtru z samochodów i on się nazywa kabinowy, ten filtr chyba? Jest to jakiś facet, podpowie mi? Nie znam się na mechanice w samochodach aż tak. Bo to jest taka harmonika, mi się to trochę harmoniką tak. kojarzy. Dobra, zobaczmy akryożele. Tylko pamiętam z poprzedniego odcinka, że opaska sierna tutaj im nie poradziła, więc sobie daruję, zrobię tylko frezami karbidowymi. No zapychają pilniki i frezarki. Zapychają pilniki i opaski ścierne. 15 tysięcy. Kurde, zjeżdżam. Zanim dzikiego, to musimy tutaj pogarniać to. Dlaczego ja mam wrażenie, że to lepiej ciągnie, a wszędzie dookoła jest, zobacz, tu jest pył. Na telefonach. Tu, na telefonach. No. Weź te telefony, bo szkoda, poważnie. Sprawdziliśmy już głośność. Pytanie, czy to z dołu nie wychodzi ten pył teraz? Trzeba było na kadrze zobaczyć. Ale w sensie. Tu jest dookoła. To jest dziwne. Czekajcie, niech to wciągnie. Wy to już będziecie wiedzieć, a my musimy dopiero materiał wideo zobaczyć. Dziwne to, no. Później, dobra, zrobimy ostatni, jeszcze dzikim akryożel, później popiłuję akryl i zobaczymy, jak wygląda ta gąbeczka w środku. 15 tysięcy. Tak. Chyba nie... Już wiem, czemu zjeżdżam, bo to opadło i to cały czas ciągnie. Aha. Proszę Przemysławie mi tutaj pomóc. I co mi cały czas... No, widzisz, no. No. 15. Akryożel. Kurde! To jest bardziej rozpylacz niż pochłaniacz. Ja to w ten, a to bokiem wyłazi wszędzie. Coś tu jest nie tak. Mimo, że ładny dekoder do telewizji satelitarnej, to coś nie nadaje się tak. jako pochłaniacz, widzę. Edyta. Coś jest nie tak. Mam taką z boku... Pociągnie ładnie. Ale nie pochłania. Rozpyla dookoła. Patrz, to. Ten guzik jaki ubrudzony. No, nie idzie tego, wiesz, opaść ile tu w środku. Głupota. Wypukły. No nie, to jest bez sensu. Takie wypukłości. No dobra, ostatni test, w sensie akryl. Zobaczmy. Piłujemy. Ej, tu chciałam włączać, a to jest tu. No mało pyłków, nie ma co. Bierzmy po prostu takie frezy, które dają dużo opiłków. 15 tysięcy i benek. Frez drobnoziarnisty. Jak ci tam ręka schodzi, widzę? No, bo po poprzednim. Musi cyknąć. I no tutaj też za bardzo, no też mam wszystko na biuście i no słabo, słabo. Jeszcze zobaczmy jeszcze dzikiego, ale to już formalność tylko jest. 15 tysięcy. Ja to do środka, a to tędy wyłazi. Co ty gadasz, tak? No, popatrz. Jeszcze raz popatrz. Zaraz się włączy. Ja to do środka, a to tu z powrotem. Teraz patrz tu.
To on jakby wyrzuca to na zewnątrz? Tak. Widzisz? O. No to porażka, no nie. Choćby nie miał ciała. To tamten koniec końców był lepszy chyba. Dubai Style Edyta Ho'oponopono wygrywa. No, niby ten lepiej ciągnie, ale no nie wiem, co tu poszło nie tak. Może faktycznie ten wiatraczek powinien być pod filtrem. No dobra, zobaczmy, jak wygląda gąbka. I non stop mi jeździł po całym stole, jak mnie to wkurzało. Odłączę to, mnie to dalej wkurza. Dobra, niby cięższy. I co, jest tam coś? No jest, tutaj widzisz takie kółko? No dobra, a teraz wyrzuć to z tego? W sensie na stół, żeby wyrzucić. Żeby zobaczyć, ile jest, bo jestem tak ciekawy. No wyrzuć, proszę cię, wyrzuć. Ale tu przecież bez sensu, przecież tam też jest jakaś siatka. To już wiem dlaczego, bo ta siatka, która jest tu w środku, nie pozwala wejść temu pyłkowi tutaj tak do końca. Bo tu jest też siatka, widzisz to? No to bez sensu, nie wiem. Albo ja po prostu się nie znam na prawach fizyki i chemii. Wyrzucam. A czekaj, może sprawdzimy od spodu. No tu tak nawet czysto. Gdzie ten pyłek jest, Edyta? O, no dobra, wytrzeb to bardziej może. Ja nie wiem, ale tu proszę pana... Nie, no to ja wiem, gdzie ten pyłek jest. Wszędzie dookoła! Kto tu nam posprząta? 100 metrów kwadratowych? Kurde, a co z obiektywami? No, tyle tysięcy euro? Ja nie wiem, czy będziemy nagrywać takie testy, bo to jest bez sensu, popatrz. Nam się sprzęt zniszczy. Wszystkie ten pyłek wszędzie chodzi w obiektywy, to trzeba ja to czyścić. Ja widzę tu wszędzie pył. A sprzątać kamery to jest... Jeden pyłek, który się dostanie... Nie wiem, czy to będziemy nagrywać takie, to jest bez sensu. To. Powiem wam szczerze, kochani, bardzo chętnie bym coś takiego, czegoś się tutaj podjęła, ale no... nie kosztem całego naszego sprzętu. Szybkie podsumowanie, czy jest sens, czy nie ma? Ja jestem... To już tak byłem podierany, a teraz jestem w takim stanie, że jakbym... Najlepszy chyba był ten pierwszy, tylko bez rury, nie? Bo miał mały otwór... Dubai Style mi się podobał, Edyta, nie powiem ci. Kurczę, jestem pod wrażeniem jego. To jest taki Dubai Style? O, patrz, teraz idzie to ściągnąć stąd. Ho'oponopono. Bo nie rozprasza to. O, już ci powiem, gdzie ten pyłek, wszędzie dookoła. Ho'oponopono. Pokaż go. No faktycznie, był troszkę lepszy. Jest większy. Nie było dookoła tego. Taki bardziej trochę tandetno-dubajski, stylowski. Choć nie wiem, czy Dubai Style jest tandetny, czy nie, pewnie, bo tam w złotach jeżdżą, a tu tylko to jest pozłocane. To jest plastik, panie, plastik. W każdym razie, jakbym miała wybierać, to bym wybrała ten złoty, a chyba jeszcze nawet ten wcześniej z tą rurą w długą, ten jeszcze większy, ale bez tej rury. To jeszcze by się dało, no. Tylko nie pamiętam, jaki tam był film. Jestem ciekaw, jakie są twoje wrażenia widzu po tym materiale wideo. Napisz w komentarzu. Sprawdziliśmy wszystko? To było. Ja jestem, kurczę, załamana, żeby Ja też troszeczkę, powiem szczerze, no bo, kurde, szkoda dobrego sprzętu. Chodzi nam o obiektywy, tak? No widzu, daj znać, albo widzko, a ja się z tobą żegnam i no... Dzięki za poświęcony czas, no i rozstajemy się w takim nastroju smutku trochę. Trochę jestem zasmucona. Do następnego materiału. Ciao. A jak otwierałam i jak włączyłam, to byłam tak dobrze nastawiona. Ja też. Pa, pa. Ciao.